Przez ostatnie 2 tygodnie nagrywaliśmy, jak montujemy intercooler oraz pełne urwanie do Leona. Były mniejsze potknięcia. Nie, no ja mi się już nie chcę, nie? Nerwy. Duża szluga i mogę jechać na to. A nawet policjanci przyjechali nas odwiedzić. W sumie to nawet 2 razy. Głoszenie panu. No i... Więc oglądajcie przede wszystkim film do końca. Suby tak szybko lecą, że chyba nawet nie muszę wam o nich przypominać, bo zaraz wbijamy 50 koła, co to też dziękuję. A jak chcecie zobaczyć, jak idziemy Leonem na strojenie, czyli na mapę, chip tuning zwał jak zwał, i mierzymy 0-100, to 3000 łapek w górę i nagrywamy dla was taki film. Ale zanim zaczniecie oglądać, to chcę was serdecznie zaprosić na mój serwer, czyli smerfs.fan. Mogę wam już chyba zlikować. Serwer startuje 14 sierpnia o godzinie 17. Dlatego też z tej okazji pojawi się stream tutaj na kanale, więc zostaw suba, żeby nie ominąć. I jeśli chcesz brać udział na starcie serwera, bądź po prostu sobie pograć na czymś nowym, rewolucyjnym, czymś świeżym, pierwszy link w opisie, serdecznie cię zapraszam. A teraz już nie przedłużam i miłego oglądania ci życzę, widzu. Albo widzko, jak mnie widzki też oglądają, to zapraszam na nie. Dobra, to się świetnie. On został już rozebrany cały ryj. To jest kierownik tego przedsięwzięcia, proszę się przedstawić kierowniku. Pacjent chyba umrze. A ile lat doświadczenia ma pan w zawodzie? Trzy. 3 lata doświadczenia? Zaraz pan odkręca, może pan powiedzieć? Ty odpierdasz, tracisz każdą śrubę, debilu. To kręć tym. Co pan odkręca, proszę powiedzieć? Odkręcam sobie pach. Nie było mnie tutaj przez jakieś pół godziny, pojechaliśmy do Biedronki. Obejrz to. Jak ty fajnie wyglądasz, człowieku? Czemu, czarny jest? Fajnie k***ny jesteś, no dobra, co tutaj robiliście przez ten czas? Panu w łopie rozebrali my to wszystko. Została ta jedna śruba, która wygląda w ten sposób. Łopie, my z nią już walczymy pół godziny, my już k***i tu tyle strzałów w nią, że no jest masakra ogólnie. No, on tak się wysrał, nie? Sikiera, żeście wzięli od mojego działka. No, łopie, takie kapy. Można to przewiertać po prostu. Czym to teraz przewiertasz? The next day. Witam, dzień kolejny. Ciąg dalszy pracy. Tutaj będziemy przeprowadzać teraz demontaż wszystkich tych dolotów. Ten dolot z filtra również, z turbo. I no tak to jak na razie wygląda. Później będą update'y. Tu stoi te padłe. To są ręce chyba prawdziwego pracownika, a nie takiego nieroba, co siedzi na telestarze. Tutaj update'ik, widzowie. To byłem klesze. Do turbo ostatni dolot ściągamy. Pokaż tu ładnie. Tutaj nasz nowy nabytek. I got the recipe, never gonna let any... Pokaż ci, Krzysztof. No pierd... Kreć. Bo kurwa, dał mi takie jakieś k***ne kurwa klucz francuski k***a pierdolony. Weź to łopie tym ściągnij, no łopie. Duża szluga i mu wyjebne w to. Czeka Marzarek przyjedzie, bo się w k***. Nie mogę tyle przykrywać, bo będzie miał dużo roboty, nie? Jak już przyjedzie, będzie rycął. Na pewno będzie rycął, że coś k***owo zrobiłem. Przyjechał majster. Przywitaj się, Arkadio z wideo. Z drugiej kijek. Tutaj. Tu patrz, jaki gruz. Wszystko rozebrane i zostało inno, to ten dolot z powietrza od turbo, nie? Tylko nie umiał, Arek, weź to zrób, ja się po jego wyglądam, miał już pół godziny. Ja jestem czysty. Zobany Arkadiusz, a nic nie chce zrobić, trzymać aż. Kratka na frytki, wieśniaku. Dobra, update moi drodzy. Minęło 3 minuty odkąd Arkadiusz tutaj jest. I co jest, k***a? Wyciągnięte. Witam, dzwonił kurczak, żeby miał p***ć, że mam nagrywać. Piłem ładnie płyn chłodniczy, bo wyjechał cały, bo jakiś wężyk był rozpany. No i idziemy jeszcze ten, po płaskowniki do obi i po śruby do kulera. Kolacja. A Michał będzie na kolację gołąbki będzie wypiął. Zrobimy mam dzień trzeci, przyszła paczka z dolotami i zrobimy opening dla was. Ostatnia paczka to jest czarna do podania cała talona. Kochani, siedzimy sobie u Krzysia. To jest film z kufry montowany. Będziemy openingać się, będziemy wszystko składać już. Jak się uda to poskładać, to będzie fajnie. Fajnie by było, żeby pojechać tak za 2 dni, czyli w sobotę na mapsko, żeby pojechać. To byłoby bardzo miło. No nie jest wcale taki zły, ale nie montowałbym tego i tak. Ale montować jak jest nowe. Teraz najważniejsze. Czyli wszystkie gumy i dolot ten od turbo. Jutro powietrza chyba, nie? Lepiej to chyba 3 dni otwierać. Wziął koźlicę do otwierania tego. A nie, dobra, te dwie są do kulera. Są do kulera. Ale malutkie są w ogóle. Bo jak tu mamy cybanty, to będzie tylko tyle jej. No to i tak, wszystko w dziwnym kolorze, ale tego i tak nie będzie widać. Ładny, to będzie stożek, panie. Ja w ogóle patrzyłeś, czy ten stożek, co kupiłeś, pasuje? No, ja go pod przycale kupiłem, nie? Nie, no będzie zajebiście. Dobra, teraz idziemy to montować. Właśnie wszedliśmy do samochodu. Wzięliśmy kondono, znaczy silikon z sobą, żeby kupić zakupić cybanty i jedziemy do Brico. Dobra, jesteśmy w sklepie. Krzysiu gdzieś poszedł. A ja szukam cybantu, żeby pasowało na ten silikon. Dlaczego kupiłem kaktusa? Kaktus ładny, z takim różowym tem. No i kupujemy go, bo pani jest zła, że tam robimy pod działkiem. No i tutaj w ramach przeprosin, za to, że tam jest sywno, ale już tak nie będziemy, przepraszamy pani. Uważaj, one się ścisną. No ale właśnie nie wiem, czy na tyle się ścisną. No dobra, to dawaj większe. To ile ich bierzemy? 2, 4 muszą być na pewno. 2, 4, 6, 8. I jeszcze kuler. Aha. Czyli 12, bo masz po 2 na stronę, masz tutaj 2 i tutaj 2. Zobacz, końcowo kupiliśmy 10 cymatów i 2 tarcze.
Ale kaktus wam dojemy, bo kosztował... Gym kalcium miał kosztować 9 zł nam chyba pisało, jeszcze a kosztował 40. Jak kaktusa zwracamy, nie chcemy go jednak. Idziemy sobie, sobie kupimy marizonkę. Jednak kupiliśmy droższy kwiatek. No, kosztował 50 zł. Zamiast kaktusa za 4 dychy kupiliśmy tak. Kwiatek za... Tamten zwróciliśmy i ten 5 dych tutaj w doniczce ładnie i to było warte swojej ceny. To jeszcze raz przyłóż. No poczekaj, ułóżmy to tak jak ma być. Siedź no, tak jak ma być no. Mniej jak więcej. Siedzi, kurwa? No mniej więcej no. No to co ci to zmieni ten centymetr? To nic nie zmieni przecież. To ma kurwa być. Ej no ale po co on tu kurwa spawał? Ta rurka powinna być zagięta tam. Dobra, umyśliliśmy już jak to ma być. Tak to ma być. O właśnie, no. Tak. I tu trzeba maska wyżnąć. I tutaj będzie stożek. To trzeba ściągnąć i tu stożek. No i będzie zostać od razu z placu. Tu trzeba wyżnąć. Masz marker, zaznacz no, to. No, trzeba ten. Coś jakby tak od... Fajnie by to było. To jest fajne by to było. Ale nie no, fajnie by było, jakby turbina była na zewnątrz. Że wiesz, to jest jak wąska motoryzacyjna. Jak to wszystko tu kurwa poskładać, nie połączyć odne. To zrobić z przepływką. No kurwa, tu było na tej rureczce normalnie była ta redukcja już kurwa na Allegro. Zobaczyłem, kaj co zamówić, nie? Nie jest, że sobie tak wchodzi ładnie grzybeczek. I tylko trzeba tu zamontować normalny cywian, bo ten nie trzyma, nie? I będzie baja. Dobra. Przepraszam, nie klikłem kurwa ten nagrania. Trzeba od nowa powtórzyć. Fez rozpierdol tu jest ogólnie. Arecek skręcił tu trzy bandy i wszystko od nowa opowiedz. Opowiedz z tym uchem od nowa, no dobra. No, tutaj trzeba dać ucho, bo to, żeby to tak nie drgało. I tutaj zrobimy, przyspawamy tutaj ucho i tu przykręcimy śrubą i będzie zajebiście. Musi wydać, że nie trzeba. Mi się nawet nie. No nie, lepiej dać właśnie, żeby sobie to fajnie no, ale możliwe, że nie będzie o tym, że to jest mądre. Jest to mądre. Tak było wcześniej, otworzyliśmy tą samą sytuację. Nie, ale wcześniejsza sytuacja była lepsza. Przyłóż to. No, trzeba będzie też jak delikatnie do przodu wysunąć. Ta jeden silikon czy na testa. Prosty, może być ten, co idzie do kulera. Nie wiem, tak samo we siliku zrobione identycznie. I weź odkryte przewody, a nie charek to ten. Tutaj będzie trzeba zrobić, wyjebać te całe... Trzeba będzie skrzynię obciąć kawałek z jednych. No jeden chuj to jest tutaj. Ogólnie to jest przemyślane, ale to jest moim zdaniem tu trochę chuj przemyślane. Ciekawe, czy jak będą to oglądać jakieś tuningowcy, to będą się z nas śmiać. No jasne, że ja tak. Mam na nich wyjebane. Pokaż obliczenia. I tu wychodzi rura. ARL. Widzicie to kurwa. Bogactwo z kurwa syny. To jest do kulera. Dobry, jak to jest do kulera? No do kulera. No do kulera, no to idzie no to brakuje tutaj. Też. Ale jak to może tam iść? No tak, no jak to inaczej chcesz połączyć z kulerem? Co ty p***ujesz? Czyli ta Venturiego nie może iść tak, tylko idzie tak w takim bądź razie. No to co wy, jak wy no to, ej, może tak iść. Arek dobrze gada. I tak idzie do turbo. W takim bądź razie, jak to tu? No tam no. Trzeba kolanko zastosować jakieś. Kolanko, rurka i silikon. Co wy dupcycie? Przecież tam wystarczy same dać kolanko, k***a, takie tylko. No ale nie mamy. No ale nie mamy. No to co wy, jak wy to chcecie podłączyć? Pojadę, jest to sama średnica. Do czego to jest? Co on tu po dupcy tym gościu? Nie, to jest, to wygląda jak puzzle, nie? Puzzle dla dorosłych to są. I składa gorzej niż szafę z Ikei. Ja już mam taki rozpierdol w głowie. Ja też, ale nie wiem jak to zrobić. Ogólnie to widzowie to tak, no, z robotą siedzieliśmy przez jakieś ile? Dwie godziny? Nie no, z godziny siedzieliśmy. No, nie no, z dwie godziny. Z półtorej godziny my siedzieliśmy i kminiliśmy jak to poskładać. Nie doszliśmy w sumie do niczego, jak to mamy poskładać, są to p***ne puzzle. No i wyszło tak, że jutro będziemy mierzyć te silikony, jakie mają być kupione. Już się ciemno robi. No i ciemno się robi, no dokładnie. I no zrobimy i... to jutro albo pojutrze. Pomierzymy silikony, zamówimy. Zamówię te silikony, czyli dopiero w następnym tygodniu będzie kontynuacja filmu. Jesteśmy tutaj na chwileczkę, żeby pomierzyć wszystkie rureczki, żeby ładnie zamówić gumy, których ten gościu nam nie wysłał. Arek tutaj robi pokosztunek, wszystko sprawne. Jeden wyciek masz. Kąt. Wiązki do wtrysków. Oho, to by się zgadzało, Arkadiusz, zgadzałoby się. I czwarta świeca żarowanie grzeje. Jakieś problemy z odpalaniem zimy były? Tak. No, to by się wszystko zgadzało. No i dobra, wszystko pomierzone, dziś to zamówię. No i w tym tygodniu, co teraz będzie, będzie kontynuacja filmu. No i wszystko będzie, jak będzie wszystko już poskładane, to jedziemy na Mapsko. Ciekawe, czy to kurwa dobrze pomierzyliśmy, bo jak ja to znowu pozamawiam, a to będzie nie to, przecież my chcieli. Jesteśmy właśnie na miejscu składania Seata Leona, dzień nie wiadomo który. Michał dalej siedzi na Telestarze. Telestar. Pokaż fajnie od przodu, jest zajebisty Telestar. No i Krzysiu pozamawiał, jebł coś. Krzysiu pozamawiał nowe rurki, fajnie, bo te, które brakowały i zamówił jeszcze oil catch tank. Dostał tego rurkę do akwarium. Za 150 zł dostał rurkę z akwarium i oil catch tank. No i tu jest reszta rurek. Dzisiaj będziemy to spasowywać i próbować montować. Załatwiłem sobie za darmo taki intercooler. Za darmo? Za darmo. Skąd ty go masz? I no nie wiem, czy go montować, bo się boję, że to auto spali się. On ma taką wydajność, że może spłonąć wóz. Załatwiłem. Załatwiłeś, ja? Pochytał żeś. Pochytał. Pokaż, tu jest kminione. Jak przymocować odbicę wody. Ale wszystko wykminione. I klimatyzacji. Tutaj będzie ta blaszka zamocowana tak otóż to. Paskowy, tutaj. Fajnie. Tu będzie śrubeczka z nakręteczką, tylko to trzeba obciąć oczywiście. Takie to będzie trzymać tutaj. Tutaj druga. A tu jest dobry patent zastosowany. Jak jest ten silikon, to tu jest takie, o nawet to widać na nagraniu, tu jest takie zgrubienie. Jak tutaj damy cyband, to on nie wypadnie. Ale stara nie pogni. No kurwa gnoi.
Ogólnie to widzowie, montowaliśmy chodnicę klimy do chodnicy wody. Tutaj można zobaczyć na płaskownikach fajnie, ale proszę zobaczyć tutaj. Tak właśnie prezentuje się chodnica klimatyzacji w Seat Leon od Krzysztofa. Proszę bardzo, naprawione. Pozdro. No tutaj też nie wygląda to lepiej. Chujna, bo nie jeździ od bloku do bloku, to nawet bez chodnicy wody będzie jeździł. Dzisiaj nie chciało mi się festek robić, tej roboty. No robił, że się dzisiaj. No chuj, panie, że już koniec. Jak rozsadzisz mi teraz, to będziesz płacił. Pierdole, wszystko pod górkę. Jutro się pomyśli. Skończysz już marudzić. Ja nie marudzę, już nie chcę tych po prostu tu siedzieć. Co tam jechać, tam pojechali. Złe kolanka kupił ich. I zaś ma nowe zamówić. No tyle brakuje, Krzysiu, no chuj, no. Zamówisz nowe, to będzie. Jełbany wrot. Tak się to nic nie pasuje do siebie. No nic, te doloty są wyspawane. To jest do zrobienia, tylko trzeba się dobrze skupić nad tym. To nie dla nas. W ogóle to za blisko jest tutaj tego. Ile to tam idzie? Ktoś to w ogóle spawał, to wszystko jest wyspawane. Strasznie. Jak za tyle pieniędzy. To... Widzowie, możecie strzelić w komentarzu, ile kosztowały te wszystkie silikony, te rurowanie i kuler. Jak ktoś zgadnie, to... To Michał go poczęstuje żołędziem. Mogę nawet dobrać. No to musi być rurka między tymi. Ja wiem, wiem. Tylko jak na rurę to tak przypasowuje, nie? To bo wiesz, jak będą to oglądać najlepsi manicy na Śląsku i powiedzą, że to jest zwierzak, że to zjemy, bo rurki my tam nie dali. No ale to by pasowało ogólnie, jakbyśmy dali rurka. I tutaj tak, rurka. I tutaj rurka też by musiała być. A to coś można przyciąć zawsze. Pokażcie mi ręce. Pasta, pojechali. To jest pasta twojego ojca, ale, więc... Ale ona w ogóle zgniła tu. A ty, tam masz zgnity łeb. No, nie, no, normalna jest. Ogólnie to tak. Pół godziny jesteśmy tu jakieś. Ja mam nerwy na to auto. I do czego doszliśmy? Nie, no do niczego. Do niczego, do tego, że trzeba kupić pół metra rury. Rura to jest rozwiązanie. I tyle. Ale dobra, powiedz mi. Tu mamy olka sztanka, który będzie zamontowany na no, wężyk ogrodowy. A to jest akwarium. Chłopie, ty się urodził w akwarium. Tym wężykiem, kurwa. No, to trzeba wyjebać. Debilu, przecież to ma średnicę. No to chłopie na ciasto go tam. No on będzie na ciasto, a nie słuchaj debilo. Weźmy kombinerki i sprawdźmy. No bo jak nie, to znowu trzeba będzie czekać, czemu tego nie sprawdzimy? To, no dobrze godo, dobrze godo. I co, pojechali w tym tydniu tym, czy nie pojechali na Mapsko? Nie pojechali. Jutro będą. Ty już to ładowałeś pieniędzy. Same to, ten tuning teraz. No będzie. Naprawdę będzie. Całe zawieszenie z harta robił. Amortyzatory są zrobione. Z harta? Z harta, oczywiście. Najlepsze. Nie no, żartowałem. Sachs. Teraz będę kupować, że harto takie gówno jebne. Co je polecacie ludziom? Zobaczmy. No pasuje. Tam trzeba jak ulał, jakby tam się działo od początku. No i co, k***a? No my tego nie sprawdzili, to zaśmy to auto stało kolejne dwa dni. Tak, gadałem, żeście się ze mnie śmiali. Ja mam miarkę w garażu. On go, pewnie, dawaj, on go pewnie będzie na do silnika wpuszczał. No tak. Czemu recyrkulacja powiedzmy. Oleju. Arek mówi, że projekt go przerósł, weźmie to załamuje. Przerosło mnie to, no. To tu w ogóle, to jest wyspawane, wie jak, dziwnie wyspawane. Bo tak jak dasz, to nie pasuje. Tak jak dasz, to pasuje, ale znowu tu nie pasuje. Jak będziecie kupować kiedyś takie doloty, to serio wszystko sobie posprawdzajcie, bo potem będziecie mieć taką lipę jak my. Boi się. Ty k***o jeba, przesadził, co? Co ty k***o myślisz, że ci nie oddam, ile ci przypierdolę to z rury? Z Venturasa. Pierdolę, ja to robię w świetle dziennym, nie robię tego z latarkami k***mi jakimiś. Zaknij ryj. Chłopie, ani kanału, ani nic, jakby był kanał, to całkiem inna. Inna godka, dałoby się to spasować jakoś fajnie. Ale nie ma i po co tym gadasz? Są spartańskie warunki, to są, no. No to trzeba nie poradzić. Słuchajcie, mrówę. Spartańskie, nawet kurwa spartańskimi nie można nazwać się cieśpie. Pierdolę tą robotę. Co ty robisz? Kajcie mi go bierze. To teraz załóż to na turbinę. No tak, chcę zrobić właśnie. No, no chęciłem. Ale dobra, on to ma... A weź popatrz, to ma być tak? Zrób to tak po swojemu, żeby było dobrze i nie haczyło kurwa ten koło pasowe. Ja mam pewien pomysł na to. Podaj. Jak słyszę, ja mam pewien pomysł, to... Wygląda jak żaba. No pychaj to tam na hamca. Jak dasz to tak, to przy pełnym skręcie będziesz kurwa haczył o tym oto kołem. No bo jak tak, to w takim razie po mojemu może być dobre. No ale przecież to i tak można spawnąć. To nie pasuje, ten kurwa Venturas jest zjebany, on powinien być na prosto. A weź skręć kołami na maksa w lewo. No, my do tego teraz kuler. Czekaj, no to przecież i tak damy rurkę i silikon na to. Ale bym mówił pierdolną. Nadal masz jakiś kąt zjebany. Ale chuj się obchodzi ten kąt w ogóle. Co się interesuje? Kąt, a potem jak damy rurkę i damy silikon, niby to będzie szczelne, to co to zmienia co ten kąt? No, a i tak trzeba przecież trochę z dyżaka wyżnąć, tak się trzeba go wyżnąć. Ale mnie jeszcze tak było zrobione. Jak rurka będzie, to przecież ten silikon się dognie. Tutaj delikatnie go można dognąć. Czyli tak mamy turbo, chociaż tyle my zrobili. Co z dwóch mierzy?
Mierzy, no bo tak to mierzy jak, płoś. Jak leży, to chodzi o płoś. A może wymontujemy ją? Płoś? No. A po co mi ta płoś? Dyfer będzie zimny na jednej. I zgubiłem ją teraz. Płoś zgubił. A mam. No tak ma być. No, ale tutaj tak nie może być bez prędka, to musi być niżej. No. A to auto będzie często holowane. Czyli nie. Dobrze wymyśliłem, proszę mi kurwa przeprosić teraz w tym momencie. Teoretycznie to już będzie się samo w sobie trzymać, jak będzie interkuler poprzykręcany i będzie cyman, tak nie? Ale no, no. Spaw tam lepiej tego spawa zrobić, no. Jak ta strona była zrobiona, tamta nie było. I tak trzeba kupić taki silikon jeden. Trzeba silikon kupować, chłopie. No ale krzywo będzie on. Nie, no ja mi się już nie chcę, nie? Tu, żeby on będzie tu, a tu będzie tu. No i będzie to wyglądać tak, jak u ciebie wyglądało. Dobra, my nie jesteśmy firmą tuningową, tylko my to robimy kaś na placu, chłopie. No dobra, no ale robisz to tak... To być, kurwa, jakaś ten, fuszerka, no, znaczy to jest fuszerka, ale... Ale zrobisz to tak, no, to totalny. Wygląda, nie? Taka sytuacja, widzowie, że przyszliśmy do auta po kilku dniach i i akumulator. To jest chujnia. Akumulator kradł. Mają do doloty, mają coś innego i zajebali akumulator. No głupi, no to nowy akus, 500 za niego prawie dęki. Nie wiem, mnie to nie śmieszy. One mamy już w te auto, serio, mnie to już obchodzi. Dobra, nara. Co powiedział? Że oni sobie wzięli akusa, bo od Michała Leon opadł. I nic nawet mi nie powiedzą, tylko sobie przychodzą do mojego auta i zabierają akusa. Nie no, przesada, nie? To już ty załamali. Nie wiem, nie śmieszą. Dzień kolejny pracy nad Leonem, winowajca wczorajszej sprawy z kradzieżą akumulatora. Było potrzeba odpalić od Michała auto, nie mieliśmy akumulatora, stoi tu dawca. Przyszliśmy, wykręciliśmy akumulator i dziękuję, do widzenia. Przykład już zmienia buty do pracy, rób czyszczenie buta. Przeprowadź tutaj dla widza, jak to się robi profesjonalnie. Bierzesz pędzelek, bierzesz APC. Teraz bierzesz mikrofibrę i przecierasz. Do porównania. Ta strona. A to takie szybkie czyszczenie było. Prawa wygląda tak, a recyk tu robi i już policja do nas zmierza. Co ja mogę poradzić? Bo takich wspaniałych sąsiadów tutaj mamy na osiedlu. Będziemy grzeczni do nich. No, trzeba być. Rozumiem, jakby my darli ryja, bo my by coś szlifowali czy coś. A to dopiero potem. Po obiedzie. To by trzeba wzmocnić, ale nie wyda się nikt tak napierdalał teraz. Może nie czekaj, może my coś zaczniemy odpływać ty. Co? Nie wiem, zalewać jakieś płyny czy coś. Hop, a zalewać mogę, ważne, że nie cieknie. Ale nie ma. Dobry. Proszę się, Roma, to już druk drogowy. Słuchajcie. Dobry. Jest zgłoszenie do jakiegoś tutaj dobrego sąsiada, że no naprawiacie tutaj ogólnie auto. Ale żadne płyny, nic tutaj nie wyciekło. Okej, dlatego żeśmy przyjechali sprawdzić. Też nie wyciekło, ale tam to tu przyjemniliśmy na lawecie, więc teraz po prostu wymieniamy płynnicę klimatyzacji, wody i... Intercooler, nie? I nic tutaj się nie wydostaje z tego? No nie, to jest suchutko, to jest. Jest regulamin utrzymania czystości, porządku, jeżeli chodzi o nasze miasto. Wiemy, o co chodzi, no ale żadne płyny, nic nie wycieka, więc wydaje mi się, że możemy chyba robić, nie? Jak nigdy nie wycieka. Czy też tak wydaje? A jeżeli chodzi o hałas? Nie, no... Jedynie co, no to tu lekko postukałem, no ale nie ma jakiegoś... Czym robicie? Kluczami robicie? No tak, kluczami, żadne udary, nic. No to nawet młotka nie mamy żadnego. Bez przesady, nie? Że jakiś właśnie taki... Nazwijmy go społecznie. No my wiemy kto dzwoni po prostu, no. Dzwoni, nie? A nie może się zmienić miejsca, żeby się nie narażać do tego? Możemy jechać pod garaż tam. I w garażu chyba już możemy robić, nie? W garażu to już na pewno. Bo tutaj może oburzyło to tego pana jakieś tam... Nie, on po prostu nas widzi i od razu, i to go oburza po prostu, no. Pana albo panią, bo też my nie wiemy, kto jest zgłaszający dokładnie, ale... Ale no dobrze, to w takim razie, dobrze. My sobie tylko odnotujemy, dobra? Że rozmawialiśmy z panami gdzieś tam, że jakieś tam prace były, widzimy, że... Jest gdzieś tam w miarę czysto tutaj utrzymujecie. No znaczy, no logiczne, że mamy tu rzeczy porozkładane, no, ale... też posprzątali. No nie, no zawsze sprzątamy, bo tutaj pod ogródkiem jesteśmy od kolegi, no to... Jak jesteście w stanie w naszej obecności jeszcze tutaj opuścić to miejsce i sobie podjechać gdzieś tam w miejsce typu garaż, my będziemy super, musieli popchać sobie to auto, bo nie możemy go odpalać, no bo nie ma tutaj żadnych przewodów, wszystko jest podpinane, nie? No zgadza się. To może to będzie nawet lepsze rozwiązanie. To zrobimy tak, że my sobie to tu posprzątamy, panowie pojadą, a my sobie potem przetransportujemy auto. Tylko żeby nie było tak, że ktoś tu będzie musiał wracać. Bo drugi raz tu na pewno przyjedziemy, jak wracać. Może też zadzwonić, nawet jak w tym auto będzie ci pchać, on też może zadzwonić. No to wtedy jak zadzwoni, a już wyjdzie, no to będzie jeszcze karetka potrzebna. Spokojnie. Pan tak nie mówi, bo ten kolega nagrywał, no i jeszcze to się potem będzie wypadł. Ale nie, bo my nie, to wszystko będzie wycięte, bo my na YouTube nagrywamy. Nagrywamy całą naprawę, nie? To nie jest tak, że nagrywamy was. Dobrze wiecie, że my też mamy poważniejsze rzeczy, że tak powiem. Wiemy, no i też bez sensu. Tak, przyjeżdżać do takiego czegoś. Jeżeli my widzimy, że z miarę gdzieś tam czysto i nie ma hałasu, no to też... Żaden olej nie kapie, ani... Nie, żadne płyny eksploatacyjne, żeby się dostały, bo chodzicie wtedy w środowisku, tak? Prowadzicie panowie razem gdzieś tutaj te prace, jakby jakiś PESEL mógł prosić, nie wiem, czy chcecie to też nagrywać. No dobra, jak widzieliście na załączonym obrazku, Rudy zadzwonił na psy, musieliśmy się przetransportować pod garaż, no i tutaj zaczynamy pracę, nie? Jak można być taką p***ą, Rudą?
Nie mam pojęcia, że jest przeprowadzany montaż kulera. No ale w sumie nawet lepiej, że my się tu przenieśli, bo sobie robimy pod garażem, mamy prąd, wszystko. Patrzcie, jak to już tu fajnie wygląda. Pas będzie poskładany, no kurde, bajeczka, dzisiaj będą próby. Piotrek z Orlena tu jest. Ajak! Prąd w ogóle jest taki, bo to jest ten, ogólnie ASZ. I to jest Stella ze zderzakami z Top Sporta. Mój plan jest taki, że po to ten kuler montowany, żeby to wytrzymało te 150 koni, nie? Robi się tu jakąś mapę na 150. Może pęknie 152. No byłoby miło, jakby tutaj 152 było. Wtedy fest szatan by to było ogólnie. Dobra, będzie, co wy tu chłopaki robicie? To będzie pod kątem czy jak? Dobry. Dobry. Co tym razem? Głoszenie panowie. No i... Że co, żał to robimy? Przecież to już jest... Przecież to już jest śmieszne. To już jest śmieszne. Przed chwilą byliśmy tam, przed chwilą była u nas policja. No wcześniej słyszałem, że było. Przecież to jest chore. Co robi ten człowiek? On jest naprawdę. Nie ma żadnych płynów, byśmy to tłumaczyli. No już wszystko my gadali z policjantami. Powiedzieli nam, że mamy jechać pod garaż, przyjechaliśmy pod garaż i znowu jest kolejny problem. Ten człowiek jest chory. Kurde, nie macie możliwości, żeby sobie wjechać do garażu. No kurde, średnio, bo tu auto stoi. Auto nie pali. Ale nikomu, całemu osiedlu nikomu. No nikomu nie, to nie będzie. Ja rozumiem, że innym mi przeszkadzacie, mi też nie przeszkadzacie. Zgodnie z przepisami. I tak dalej. Wiemy, nie można robić, ale takich można napraw, robić rzeczy, gdzieś, które nie ma wycieków czy coś, to można robić. Znowu jedne przepisy może na to pozwolą, to inne tego zakażą, bo to znowu jedne to są ochrona środowiska, a inne to nawet regulamin miasta są w sobie też zabrania wykonywania większych prac. Ogólnie pan policjant pojechał bardzo w porządku gościu. A jeszcze o moje lampy miał problem. Oryginalne lampy. Dymione kurde w salonie. On powiedział policji, że to auto jechało. Przejdźcie, a to auto jechało. Auto z tamtym. A one są całkiem inne samochody, nawet kolor jest inny. Jak to można pomylić? Nie wiem. Pracy ciąg dalszy, montowany olej. Okay. Montowany olej. Przewód zesmarowanie turbiny montowanej. Kurde, no tutaj już wsadzamy tego kasztanka. Będzie montowany tam na jakąś blaszkę, śrubkę. O, tu chyba kurczak, o, siema. Przyszedł debil. Jeszcze kurde, jak szedłem to w gówno wdepłem. No zobacz jakie brzydki, że na to damskie jeszcze. Co to jest? No, sorry, fest paskudny, nie? Co wyjdzie to w ogóle dzisiaj? Na próba. No jest taki plan ogólnie, tylko że intercooler będzie tak właśnie dędający na razie, nie? No nie mamy... Możemy ten bademon, ale nam zadzwoni. No właśnie, to jest też to, że jest gnój. Przecież będą widzieć, że na próba się kurwa jedzie, no to co? Parecyk zrobił konstrukcję, wężyk nabrzmiał. To wygląda. Nie no, kurwa, spadnie. Nie będzie trzymać. No to ja bym ją w luft po prostu puścił. No ty co? Jesteś chyba chory, ja po to go kupowałem kurwa, tutaj tego kasztanka. Normalnie weter niech idzie, to od mojej nie, nie idzie weter. Nie, bo Rudy będzie dzwonił. No, Rudy będzie dzwonił, że jest nakapane. Muszę zobaczyć. Na drugą nie mamy cybantów, musimy jechać do sklepu. A jest niedziela i nie wiem, czy coś wymyślimy. Nie no, pojedziemy zaraz tutaj do Intermarché, nie? Co, wymyślimy coś? No to chyba będzie, mi się wydaje. Ale to nie ma sensu, żeby my pojechali wszyscy. To ty zostajesz z czerwonym jademem. No i co ty na taki pomysł? No gidnie. To tylko daj pieniądze i nagraj to, co to jest. Motul. 200 ml motula zalewane. Chłopcy, jadą do Intermarché, zamontowali nowe opony. Nowe. Tutaj takie ładne. W ogóle teraz, bo będzie na mnie, że mam zbieżność w aucie. Powiedz, od kogo są te opony. No wydaje mi się, że od Michała. Bo to nie są moje. Racja, koła. Od Michała. Od Michała to są. Będzie Instastory na Instagram. To sliki. Właśnie w tym momencie. Obserwujcie Instagram, jaki mam stare pozdro. Zapraszamy. 3000 łapek w górę i jedziemy 3000. Tym. No 3000, co to jest, chłopie? No w sumie da. 3000 łapek, nagramy cały film, jak jedziemy tym na mapę i jakieś testy porobimy, nie? No ja Dymat coś tu będziesz robił, czy nie? Nie, będę siedział. Co on ma robić, jak on nic nie umie? Pamiętajcie, 3000 łapek musi być. Jesteśmy w sklepie, widzowie, i to niestety nic takiego nie ma. Ani cybantów, ani płaskowników. Fest lipa ogólnie. To jest taki zwykły supermarket. Ale my będę miał p***a kierownicę z Kupry. Wracamy właśnie ze sklepu. Ja sobie kupiłem takie kuleczki, Duplo, kole, Jarek kupił sobie ser. No i co? Ser i kola. Pokaż jaki on jest fajny. Taki sklejony cały. Znowu jebane ręce, no i co? I wy***ane. No i tyle nam brakuje, żeby to poskładać do końca i cybantów. Będzie wyglądać chłopie z targu, wszystko na inny ten. Wszystko w innym kolorze. Dobre to będzie, kurde. Chłopie z targu. Z odpustu to jest. Ale no zaraz zbieracz przyjedzie. Wszystko chłop zbiera. No wszystko, on tak. A to się może jeszcze kiedyś przyda. Chill do piwnicy. A do piwnicy już się wleźć nie da. Nie da się już drzwi z piwnicy otworzyć. Sześć skuterków rozbitych stoi. Ja to gdzieś tu przyda. No bo dawaj to wyjdziemy na słom te skuterki, nie? Te ramy, co już tam leżą. Nie, to się jeszcze może przydać kiedyś. Jakby my coś chcieli, potrzebowali z tego skutera. Idziemy zobaczyć z Areckiem, czy w piwnicy nie będzie jakichś płaskowników i cybantów. Byliśmy w piwnicy. Mamy podmontaż tutaj kulera, takie blaszki, ale cybantów niestety nie było. Kiedy ten zbierasz, będzie, może on coś będzie miał. Ale wątpię, bo on tam nie będzie mu się chciał szukać w tym burdelu. Mi się wydaje, że on takich rzeczy nie zbierał akurat. No ej! Uważaj, wariacie. I chuj po chodnicy. Pojechali. A jak bijecie pod tym filmem 5000 łapek, to mamy dla was coś grubego. Przyjdzie twoja dziewczyna? Orek sprawdził robotę. Chłodnica jest luźna i pierdzi. Nadal.
Nadal się nic nie zmieniło, nadal pierdzi. Dziurę debilu wjechałeś! Witamy pana zbieracza. Siema. Siema zbieracz. Sibandy Michał wziął. Zbieracz wziął Sibandy z piwnicy. Nie, to na pewno jest prank jak na pewno jest. I no będzie. Cieszą, no będzie pojechali. Pojedział, pojedział. Pojechali! Ale musisz mi je odkupić. Zbieracz wziął. A ja wiedział, że... Ja byłem tego przekonany, że on weźmie on sprzęt, bo jak tak... się postrał, nie? Bo on pierdolił mi tak... Muszę jechać do domu. No. Pierdol i gada, jadę do domu się wysrać. To może nie sku... to nie sku... Kurde, ale prosto. Rąk jak patrzą panie obcy. Popatrz na żebrach, debilu. Na żeberka sobie popatrz. Nie no, na przykład ja sądzę, jak patrzę, nie? To widzę. Ja też widzę. Dla mnie to jest skrzywe. Napiszcie w komentarzu, widzowie, napiszcie w komentarzu. Moim zdaniem jest. Jest, bo widać żebrak te i... No nie no, no jest krzywo. Tu siedzi zbieracz na telestarze. Co zrobisz z telestarem? Do piwnicy go biorę. A wiesz, że zbieractwo to jest choroba? Arek, bo takie są w doma Tytanika, na nim oglądam. Prace są na wykończeniu, zostaną na pewno podniecie. Gdzieś jest na wykończeniu, twoje zdrowie jest na wykończeniu. No jest i co? Odma też siedzi tak jak ma być. Uchorbili melony. Kurde, zaczniecie mówić no, kurde. Kurde, bo to już się nagrywa to już. No, z dużo wycinania potem jest. Kurczę. Kurczę, chłopie, coś ty zrobił. Nagrywa to już sztywno. Co tam kurczę nie idzie? Mi się podoba od Krzysia dzisiaj ta bluzka. Prawdziwy... Jak kahor. Taki kahor. Jeszcze batki Ziki. Ziki. Ciekawe, kiedy ty chcesz ten stożek w***ć, debile. To kaj ty go tu wsadzisz, dawaj. Dlatego kurczę, trzeba go tutaj upierdolić. Uciąć. No kurczę. A jak to teraz kurczę? Trzeba ściągnąć kurczę to i założyć od razu na ten najpierw i dopiero... To weź ty to tam potem kurczę skręcaj. Aha, na tym czy na tym? Ty. Dobrze. Dobra, może to chyba odpadać, nie? Popatrzcie, czy tu wszystko ten, bo trzeba będzie... Świecę odpiąłeś? No odpiąłem mu świecę do beki, ale widzę, że iskrzą. Beki. Takie beki robią, nie? Debile jebane. Ale jak odpalił bez świec żarówek, trzymacie. Pal to jeszcze raz. Teraz odpalił od strzała. Odmów eter. No dobrze to pali, jak robię. Nie wypadnie dobrze. Chyba to tak 15 sekund trzeba pokręcić. Lampę na sztukę, żeby mi się nie przyjebał, a to się już grzeje. Żeby na próbie można było dać mu pizdę i zobaczyć, jak podaje ci nie rozjebie nic. Jadą chłopcy na próbach. Pierwszy odjazd. Zobaczymy. Nie wiem co je. Co je wiem? Nad kole się boli. Co tu się wydarzyło? Patrz tu. Co jak? Nic, nad kole spłynęło. Nad kole spłynęło? Sto. To jak to jedzie? Ładnie, jest różnica w mocy. Tak? Jest? No jest, bo widzę, że jest taki szczelny. Dobra, byliśmy fajnie na próbie. Czy jesteś zadowolony w ogóle? Jest gitara, wszystko. Sprawdziliśmy na próbie. Doloty nie przepuszczają żadne. Elegancko jest. Została teraz poskładać to wszystko do końca mapa. Ale jak to chcecie zobaczyć? 3000 łapek, dopiero będzie z tego film. Tak to będzie zrobimy film z Mapska, dla tak? siebie, tak to nie. Film z Mapska będzie? Tak, tak, a tak to nie. To wtedy zrobimy to do siebie, my sobie będziemy jeździć. Tak to chuj. No, więc jak chcecie zobaczyć Leona, znaczy mapę w Leonie, to 3 koła lajków. No nic, trzymajcie się, ciej!